Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Tym razem przenosimy się na naszego paladyna i będziemy starali się wrócić na fotel lidera, jeżeli chodzi tutaj o paladynów na tym serwerze, ponieważ ostatnio skupiłem się na tym S38, na pozostałych kontach nic praktycznie nie robiłem, prócz tam przeklikiwania awki, pupili i tak dalej. Tych wszystkich standardowych czynności w ogóle tu lochów nie klikałem, ani nic. Zresztą no pewnie zauważyliście, że w ogóle nic z tych innych postaci się zbytnio nie pojawiało na kanale. No i dzisiaj sobie wchodzę tutaj w tabelę na właśnie tym W37. No i tak jak możecie zobaczyć, tutaj Ariak już ma 336 poziom. Demonko gdzieś tutaj był, o tutaj jest. Demonko ma także 336, ale tutaj ni stąd ni zowąd Golden Giampi wbił 341 poziom. Co za tym idzie, no przegonił nas o prawie 3 pełne poziomy. Także no to jest naprawdę bardzo dużo. Jak tutaj się porównamy ze swoją postacią, no to on tutaj statystyki ma słabsze mimo wszystko i to dosyć mocno odstaje. No HP ma mniej, siły ma mniej, boki ma troszeczkę gorsze i szczęścia ma, no szczęścia to wiadomo, pancerz nawet ma tutaj, my mamy 12%, on ma 10%, także no powiem wam, nie wiem jak on to zrobił, nie wiem jak on jakieś lochy przeklikał, ale skoro on przeklikał, to znaczy, że my też możemy i w dzisiejszym odcinku będziemy próbowali to zrobić. Oprócz tego co, wierzchowca mam na stałe, Gryfosmoka, chciałem to zrobić na odcinku, chciałem go dobić sobie, żeby mieć właśnie na zawsze, żeby to zrobić na odcinku. Już mi niewiele brakowało i niestety tam brakowało mi do jakiegoś itemku troszkę golda, przez co troszeczkę sobie właśnie tego gryfa poprzeklikiwałem i niestety wskoczył mi na zawsze. Niestety bądź stety, no ale po prostu chciałem to zrobić na odcinku, a przypadkiem zrobiłem to poza odcinkiem, więc szkoda. No ale tak czy siak jest on właśnie na stałe. Jak widzicie, tutaj go mam na 5900 380 dni, 16 godzin, 35 minut i 44 sekundy, więc po takim czasie mi wskoczył na ten napis na stałe. Czy się będzie zmniejszał, czy nie, czy coś tutaj się zmieni, no to będziemy testować i zobaczymy po prostu jak to będzie. Okej, no zanim wejdziemy do lochów, to standardowo przeklikamy sobie całą postać. Mam tutaj jakiś duży czarny kamyk, który mi daje 387 i z tego co ja widziałem, o dokładnie, na klacie mam jeszcze dosyć słaby i tutaj w butach jest, można powiedzieć, dosyć słaby, to sobie te kamyczki jeszcze będziemy musieli podmienić. Tutaj jakiś mamy, ale to nie jest wcale duży. Dobra, lecimy od góry, awkę już mamy zrobioną, do kibla by się przydało coś wrzucić, tylko ja chyba żadnego epika nie mam, więc trzeba go będzie po prostu znaleźć. No staty mam tutaj dosyć mocne, ponieważ jakiś czas temu był event wielkanocny, co za tym idzie, no nie przebierałem się, bo jeszcze pomyślałem, że jeszcze mi te itemki nowe nie dadzą zbyt dużo, no jak widzicie tutaj 12 stat na jednym, więc nie jest to nie wiadomo ile. Natomiast nie przebierałem się dla woja, coś zobaczmy, czy ten wojownik tutaj plus 11, no to nie ma co. Weźmiemy sobie to, rozmontujemy. Okej, tutaj ten kibelek zrobiony i lecimy w kostki. Dobra, tutaj w ogóle na ostatnim odcinku z Berka, który nagrywałem już po aktualizacji, zapomniałem, że te kostki można fajnie szybko enterem skipować. No ale niestety tutaj nam nic nie leci, ale dzięki temu na odcinkach nie będzie już tyle czasu z tym schodziło, ile schodziło wcześniej, bo teraz jakbyśmy nie mogli tego skipować i byśmy mieli rzucać te 10 razy, no to jednak by bardzo długo z tym schodziło, a teraz widzicie, bardzo szybko to przeskakuje, z tym, że niestety no mało tutaj, mało co wygrywamy. A to tam zepsułem, bo w sumie nawet nie było co wziąć, dobra, nieważne. O, tutaj mamy kamyczek. I jeszcze co się dzisiaj wydarzyło, zaraz wam to w sumie powiem. Fajna rzecz też, jeżeli chodzi o tego naszego paladyna. No tutaj jakiś gold, ale to nie jest istotne. Dobra, to przeklikane. A ręki możemy przeklikać. Tutaj mamy, nie będziemy na razie robić resetu, ani nic tam kupować, bo wszystko mamy w miarę na bieżąco, bo już to sobie dzisiaj ogarniałem. Tutaj te walki sobie porobimy, żeby już mieć to z głowy. No tutaj na razie przegrywamy. Pewnie tutaj się większość z tej topki wzmocniła, jeżeli chodzi o ten epik, a my niestety tutaj zostaliśmy na swoich starych itemach, ale to nic, to nic. No widzicie, że te itemki nam za wiele nie dają, więc nie było sensu dla tych 12 statystyk się przebierać i pewnie dały więcej, bo wbili po prostu więcej leveli jako berki od ostatniego, o tam z Gulim wygraliśmy, spoko, od ostatniego epika, więc im to na pewno więcej dało. Tu jeszcze tych musimy poulepszać, ale tak jak mi jakiś gold wypadnie. Dobra, dzisiaj wiedźma chce pasy, ale z tego co widzę nie ma tutaj żadnych pasów, więc olewamy to. To sobie wkładamy do kibelka, bo to znaczy do kowala, i możemy tu w zasadzie cokolwiek rozmontować, byleby po prostu zrobić to już. Natomiast to możemy sobie posprzedawać,
żeby nam tutaj nie zagracało ekwipunku. Tutaj mamy ten jeden czarny kryształ i myślę, czy go tutaj nie dać czasem dla naszego zwiadowcy. On tutaj ma takie dosyć średnie te kryształy, ale może na broń mu wrzucimy, może to jako tako pomoże. Dobra, kowal tu zrobiony, tutaj co, mamy podkę na inteligencję, więc nas to nie interesuje. Tego możemy ulepszyć, skoro już mamy troszkę golda. Tego też ulepszymy, a potem sobie ulepszymy maga, jak tego golda skądś tam dostaniemy. Tutaj mamy 78% portalu, więc raczej go dokładnie nie ubijemy dzisiaj, ale no to mniejsza z tym. Dobra, tutaj co się zadziało ciekawego, kółkiem już w ogóle dzisiaj kręciłem z rana. Dlaczego? Dlatego, że bardzo mało mi brakowało surowcy do twierdzy 19, więc sobie po prostu tym kółkiem zakręciłem, te surowce zdobyłem i postawiłem sobie już twierdzę na poziom 19, więc uważam, że no już naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj w kopalni mi się nic nie kopie, nie wiem czemu. Okej, już się kopię. I teraz tak, twierdza będę tutaj chciał do 20 lecieć, może w międzyczasie sobie salkę jakąś 16-17 postawię, bo już przy tej twierdzy one nie będą aż takie drogie. I co, postawię twierdzę na 20, potem lecę salkę na 20 i potem będę leciał sobie w tę kopalnię klejnotów, żeby to poulepszać jak najfajniej. Już tak naprawdę tylko tą kopalnię będę ulepszał, w międzyczasie jakiś skarbiec i tak dalej. No ale tak to tu wygląda. Gildia, w gildii sobie możemy wejść w portal, ma tylko 3%, więc akurat dobijemy chyba, a nie, jednak nie dobijemy, okej, nieważne. Już się przyzwyczaiłem, że się dużo bije w ten portal na S38 i myślałem, że tutaj też pociśniemy, ale niestety nie. Dobra, tutaj pupila możemy też poklikać, żeby już to było z głowy. Okej, no tak jak mówię, kółko jest zrobione, co tutaj? Chyba jeszcze tego terre sobie poklikamy do podziemia i chyba będziemy mogli wchodzić w lochy tak naprawdę, bo tutaj nic więcej się nie będzie działo, jeżeli chodzi o takie codzienne czynności. Wszystko już tak naprawdę, co powinniśmy... A nie, pupile jeszcze, kurde, zobaczcie. Zapomniałem o pupilach, bo mi tutaj weszło od razu tutaj, do tego, do stajni po prostu z wierzchowcami, a nie do pupili. I bym się tutaj zapomniał, ale okej, dobra. Karmimy sobie na początek. No, karm się. Tutaj sobie karmimy tego. Niestety dzisiaj do mroku nie mamy jedzonek, ale mrok jest w tych. To raczej uzbieramy tak czy siak. To naprawdę spoko. Tutaj to, tutaj tą wodę. I cyk, i dobra, lecimy sobie. Tutaj mamy Gilmaka, on ma dosyć mocnych tych, to spróbujemy go tym ogniem i przegraliśmy, co ciekawe. Nawet nasza pirodliszka nie dała rady, no kurde, niedobrze. I tutaj znowu jakiś bardzo mocny przeciwnik, spróbujemy go tym, no i wygraliśmy. Mimo, że tam jego jadon był mocniejszy troszeczkę. No ale widzicie, no to jest właśnie ta losowość, jeżeli chodzi o te pupile. Tu znowu przegraliśmy, oj, słabo coś idzie. Mocnych rywali nam dobiera. A oprócz tego coś tutaj niestety mamy pecha, no i czy tutaj wygramy? I też przegraliśmy, zobaczcie, tylko 2-3 w pupiach, więc nawet tego mroku nie nakarmiłem, no to jest tragedia. Nie wiem, dlaczego mi tak mało tych... tak w tych pupilach zacząłem po prostu odstawać, jak tutaj byłem... No i tak jesteśmy dosyć wysoko, mimo wszystko, ale tutaj no ten Tepakat, kogo mieliśmy, jeszcze Gilmaka, oni też mieli tutaj sporo tych jedzonek. No nic, no trudno, dzisiaj akurat pechowy dzień, jeżeli chodzi o pupile. Na pewno to jako tako nadrobimy, nawet ten nasz ogień nie dał rady. Dobra, i co? I tak myślę, że to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o takie codzienne czynności. Chyba sobie wskakujemy do lochów, bo tak myślę, że nic tutaj więcej nie mamy tak naprawdę do roboty. Tutaj mi się komnata robi. Więc co, no tutaj wszystkie te budynki sobie podniosłem, nie wiem czy to już było na poprzednich odcinkach czy nie, bo już nie pamiętam, wszystkie te budynki sobie podniosłem na 10 poziom, żeby osiągnięcie zrobić. No tutaj mówię, tą twierdzę na razie, w sumie to bym coś puścił, ale nawet nie mam co, nawet tego skarbca nie mogę, więc na razie to olejemy i niech się po prostu zbierają surowce na tą twierdzę kolejną. Nie będziemy tutaj nic ulepszać, trudno. Dobra, no lecimy do lochów, nie ma co tutaj się zastanawiać. I sobie standardowo polecimy od strefy światła, tego Vala Raukara. Spróbujemy kliknąć, no on tutaj jest raczej do zrobienia bez problemu. Jak widzimy, co chwilę mu zostają bliskie próby, dokładnie padł. I dał nam jakiś naszyjnik, który nam daje plus 12 i daje nam odporność na ogień 29. No w zasadzie możemy podmienić, czemu nie. Nic nas to zbytnio nie kosztuje. Dobra, tu sobie po ile mamy w ogóle poulepszane? 8 razy, to i tego sobie ulepszymy 8 razy, niech będzie. Cyk, no i nic tutaj więcej nie możemy. Dobra, lecimy dalej. Kogo my mamy teraz w tym Hemoridorze? Mamy Uruka Urksi, to jest wojownik i to już jest dosyć mocny wojownik.
Więc już chyba tutaj nie mamy szans go pokonać. No ale dobra, kilka prób sobie zrobimy. Spróbujemy, może nam padnie, może nie. No jest naprawdę dosyć mocny, bo tutaj 150 milionów HP, 18,5 tysiąca siły, więc jest to naprawdę sporo jak naszego paladynka. Także no dobra, klikniemy go parę razy, jeżeli nie padnie, to lecimy dalej. No i tak, no jakiś czas temu robiłem ten konkursik na te 2000 widzów oraz, dobra, lecimy dalej. O, my w ogóle tutaj jeszcze nowego lochu żeśmy nie ruszali, to ten nowy loch też sobie poklikamy, ale to zaraz. To zobaczcie, w ogóle o nim zapomniałem. Robiłem sobie ten konkursik na te 2000 widzów i z okazji tego nowego polskiego serwerka. I co? No powiem wam, że pod każde miejsce, pierwsze, drugie i trzecie próbował się ktoś podszyć. Także no naprawdę ciekawie. O, padł, super. I nadal nam nie dał levela, to swoją drogą. Pod każde miejsce próbował się ktoś podszyć. Pisali do mnie na Discordzie, pisali do mnie. Nawet ktoś tam zrobił sobie tak identyczne jak pierwsze miejsce, miały takie same. Tam nie będę teraz mówił. Kto jest na Discordzie, to tam na zakładce czat może sobie zerknąć na przypięte wiadomości i sobie obczaić, jak próbowali się właśnie podszywać. Jeden gość sobie założył, czy tam już może miał wcześniej, no nie wiem, może zbieżność imion i nazwisk, nieistotne. W każdym razie, no gdy robiłem filmik z rozstrzygnięciem konkursu, no to ten był dokładny komentarz, który osoba, która wygrała, napisała, a ten kolega się pod niego podszył. No i całe szczęście, że coś mnie tknęło, bo mówię, identycznie, z identyczna wielkość liter, identyczna imię, nazwisko na YouTubie podane miał. Także mówię, dobrze, że mnie coś tknęło i sobie po prostu sprawdziłem, bo była to zupełnie inna osoba. Jak ja mu tam odpisałem na komentarz, że po co skamuję, wysłałem mu link do profilu tego faktycznego zwycięzcy, no to on tam wtedy usunął komentarz, ale ja zdążyłem zrobić screena i tak jak mówię, na Discordzie ten screen jest. Dobra, tu już chyba im nie damy rady. I tak dwóch tu żeśmy pokonali, mamy 339 poziom, więc fajnie, coś tutaj ruszyło. No i ten Esteros, dobra, w ten Esteros wchodzimy, już tutaj klikamy, dopóki nie siądzie. Także no, on usunął ten komentarz, ale mówię, jak wejdziecie na mojego Discorda, na zakładkę czat i przypięte wiadomości, to tam właśnie będą. Druga osoba do mnie próbowała pisać na Discordzie, próbowała się podszyć pod osobę, która zajęła trzecie miejsce, o ile dobrze pamiętam. Z tym, że akurat dosłownie 5 minut wcześniej ta osoba, która faktycznie, dobra, wreszcie padł, ta osoba, która faktycznie zajęła to trzecie miejsce się odezwała właśnie w komentarzu, więc no niestety nie wyszło mu. Dobra, tutaj zobaczcie, odblokował nam się ten Esteros i troszeczkę tutaj pociśniemy, plus 20 i dobra, podmieniamy, bo to nie daje nam punktów życia, także sobie tutaj podmieniamy, ulepszamy bez tutaj większych problemów i spoko, dobra, lecimy dalej. Czy tutaj co, tu jest jeszcze zwiadowca i dokładnie padł, zobaczcie jak ten Esteros, jak padnie taki blok, to zobaczcie jak to pada. Także no chyba już znowu pokażemy, kto tutaj jest top 1. No ten pasek dosyć fajny, ale niestety nie daje punktów życia, chociaż gdybyśmy tutaj podmienili to i byśmy mogli ten pasek podmienić i powiem wam, że to jest chyba dobra myśl, szczerze mówiąc, także to sobie zrobimy. O, już się bałem, że coś źle kliknąłem, ale chyba wszystko git, dobra. Nieistotne, zaraz tutaj te wygląd przedmiotów sobie w ogóle muszę pozmieniać, bo jest taki sobie. Po prostu nie pasuje do mojego setu, głównie ta klata, to sobie w sumie mogę od razu zmienić, żeby już tutaj było wszystko wielkanocne. Także tak jak mówię, no druga osoba się próbowała podszyć za to trzecie miejsce, z tym, że w tym samym czasie to trzecie miejsce nam napisał do nas ten gość, po prostu ten zwycięzca, i po prostu nie udało się tej osobie. Co jest najśmieszniejsze, to później ta sama osoba do mnie pisała na maila i próbowała się cały czas podszyć pod to trzecie miejsce. Dostał bloka na Discordzie, tam oczywiście go zbanowałem, bo to był w ogóle jakiś dzieciak, no. Za wiele się po prostu nie można było spodziewać, bo wiecie, na Discordzie u mnie tam jest sporo osób, które widać, że mają mniej lat, że są po prostu młodsze, ale jeżeli one, nie wiem, nie są toksyczne, nie są jakieś, nie piszą jakichś głupich rzeczy czy coś, no to po prostu mogą być, ale ten gość było widać, że nie dość, że był właśnie dzieciakiem,
to jeszcze pisał tam od czasu do czasu głupie rzeczy, takie już na krawędzi bana, a oprócz tego pisał do mnie na Discordzie, że siema, to ja, dziękuję, cieszę się, że wygrałem konkurs, to mój nick na YouTubie i tak dalej, wiecie, próbował się poczuć, no to już to w ogóle z miejsca dostał z bana, no tutaj chyba w ogóle już nie ruszymy tego Esterosu, ale dobra, popróbujemy jeszcze. Z miejsca dostał bana, potem do mnie chyba 3 albo 4 razy pisał na mailu, że raz do mnie napisał, że właśnie był tą osobą, która zajęła trzecie miejsce, a potem by 3 albo 2 razy się podawał za osobę z drugiego miejsca i to ciągle jeden i ten sam człowiek, więc no niestety miałem takie przygody, jeżeli chodzi o ten konkurs, i teraz myślę, że jak będę robił jakieś konkursy w przyszłości, to chyba sobie obmyślę jakąś inną taktykę po prostu, żeby to jakoś inaczej przeprowadzać, bo często właśnie przychodzą na kanał ludzie, którzy są tylko i wyłącznie po konkurs, po grzybki, gdy właśnie raz, że się podszywają, dwa, że tak naprawdę nie zostają na tym kanale, tylko subskrybują po konkurs i potem po prostu uciekają, kanał ich nie interesuje, tak więc będę musiał po prostu pomyśleć nad czymś, nad jakimś innym rozwiązywaniem takich konkursów. Mam już parę pomysłów, ale nie będę wam mówił, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dobra, wbiliśmy tu prawie 340 poziom, 341 w zasadzie prawie, więc już niedługo myślę, że tego naszego Gianpiego sobie przegonimy bez problemu. Tutaj mamy ten loch jeszcze do ruszenia, tutaj jeszcze spróbujemy tych nordyckich sobie ruszyć, tego Lokiego, zobaczymy czy on padnie. No ale chyba z tego co widzę, to on nie padnie. Więc dobra, olewamy to i lecimy sobie tutaj do tej góry Olim, czyli do tego nowego lochu. I ona tutaj bez problemu powinna schodzić na początku, dokładnie. Chociaż tam już nam sporo zabrała. No i tutaj Meduza dała nam 341 poziom. Mamy tutaj jakiś amulecik, ale jego sprzedajemy. A nie, to nie Meduza nam dała, to tamten trzeci nam dał. No i Meduzy chyba już nie pokonamy, to jest mag, ale wygląda tak, jakbyśmy go już mieli nie ruszyć, także no za wiele nam expa nie dał ten loch, za bardzo tutaj się niestety nie nabawiliśmy. No i to jest mag, tutaj raczej nic się nie zadzieje, bo ten nasz fireball niestety na niego nie działa. No, także tak jak mówię, tak to wygląda z tymi konkursami, że będę musiał pomyśleć nad inną po prostu treścią, bo widzę, że nie warto jest robić w ten sposób konkursów. Osoby, które nie będę tutaj przytaczał, mówię, żadnych ników ani nic, tych dwóch w zasadzie, bo to były w sumie dwie osoby, z tego jedna się podszywała pod pierwsze miejsce, a druga się podszywała pod wszystkie pozostałe miejsca i tak naprawdę ze 3 albo 4 razy próbowała. Także nie będę tutaj żadnych ników przytaczał na filmie, bo ten film pewnie dotrze do większej ilości widzów, ale na Discordzie jest to przypięte, na tym zakładka czat, przypięte wiadomości i jest po prostu, są screeny jak tam próbowali się podszyć. To w zasadzie jest dla mnie i też do wglądu dla innych, żeby po prostu z tymi ludźmi nie mieć żadnego do czynienia, żeby po prostu pamiętali, bo skoro tutaj próbowali, robili po prostu, zrobili z siebie złodzieja, to i w innych przypadkach także mogą z siebie złodzieja zrobić. To takie bardziej ostrzeżenie dla was w ramach właśnie, tak jak mówię, ostrzeżenia. Dobra, no chyba tą strefę światła już nie męczymy. Praktycznie nadgoniliśmy tutaj z samej strefy światła tego Golden Giampiego, więc spoko. No on ma tutaj 230 milionów przewagi tego expa, więc lecimy sobie do strefy mroku i spróbujemy tutaj coś kliknąć. Wejdziemy najpierw to tornado może, tutaj jak ten blok padnie, to pewnie też coś poklikamy. No tutaj leci ładnie, więc po prostu będziemy w tym tornadzie lecieć. Zobaczcie ile tutaj tych przeciwników nam padło, już mamy tutaj pół levela. Pada jeden za drugim, zobaczcie jak to ładnie idzie. No brakowało lochów na tym naszym paladynie, żeby tutaj coś porobić. Poczekajcie, bo mamy pasy, ale nic niestety nie wypadło ciekawego, więc musimy to posprzedawać. Tu mamy jakiś epik w ogóle, tutaj sobie damy, to będzie w razie do kibla na kolejne dni. No i dobra, to sprzedajemy, to też, dobra, i te dwie rzeczy zostawiamy. Tutaj sobie na razie lecę w HP. Co prawda już dosyć drogie to jest i za wiele nie polecimy, no ale lecę. No i dobra, lecimy dalej. No i tak to wyglądało, jeżeli chodzi o ten konkurs, także miałem zamieszania, a w ogóle jeszcze do tej pory mam, bo w momencie, w którym to nagrywam, jeszcze mi się nie zgłosiła osoba, która faktycznie zajęła drugie miejsce. Nie zgłosiła się tam pod tym filmem z rozstrzygnięciem, więc nie wiem, o już 342.
Więc no nie wiem, jak to rozstrzygnę, być może zrobię dodatkowe losowanie. Wy jak to oglądacie, to już może jest po wszystkim, ale może zrobię losowanie po prostu dodatkowe, gdzie wylosuję po prostu kogoś innego. No bo jeżeli w ciągu tygodnia mi nie poda tych danych, no to wiecie, ja nie będę czekał w nieskończoność, a konkurs mimo wszystko trzeba rozstrzygnąć. Te osoby, które zajęły, mówię, to pierwsze miejsce, to tam dosłownie po 2 godzinkach się do mnie odezwała ta osoba, napisała w komentarzu faktycznie. Porównałem oczywiście profile z tym komentarzem, który wygrał w ten sam dzień założony. Wszystko, profil wygląda identycznie, więc nie było mowy o oszustwie. Tak więc no po prostu sobie porównałem i osoba za pierwsze miejsce dostała nagrodę. Ona napisała komentarz, minęła może nie wiem tam 2 godzinki max i tą nagrodę dostała, więc z tym nie było problemu. Tak samo jeżeli chodzi o osobę za trzecie miejsce, to tak samo, po godzince, góra dwóch, też tą nagrodę od razu dostała. Natomiast no mówię, za drugie miejsce się do tej pory, w momencie gdy to nagrywam, jeszcze nie zgłosiła. Tak więc zobaczę, no albo dam jej jeszcze trochę czasu, jeżeli nadal się nie zgłosi, no to będę musiał jakieś dodatkowe losowanie zrobić i po prostu te 150 grzybków, bo tyle było, za drugie miejsce rozdam. No ale wiecie, no nie popieram generalnie takiego zachowania. Generalnie jeżeli chodzi tutaj o community Shakesa, no to bardzo, no nie tylko w zasadzie Shakesa, tylko generalnie bardzo jest takich dużo młodych osób, które myślą, że są cwaniakami, że chcą dostać coś za darmo, coś co nie należy do nich i tak dalej, więc no to jest dla mnie strasznie słabe i strasznie tego nie popieram. Także no ta gra jest naprawdę bardzo fajna i tak dalej, ale no niestety community, głównie w Polsce, bo tak jak obserwuję mimo wszystko tego Shakesa, nie tylko w Polsce, ale też tam w Czechach, głównie pod względem youtuberów, takich jak tam właśnie Demonko, który jest Czech, Paultera, który jest z Niemiec i tak dalej, obserwuję to community, no to niestety polskie community jest, można powiedzieć, że najgorsze, niestety. Więc no słabo, bo mówię, gierka jest naprawdę bardzo fajna, przyjemna, a to community troszeczkę ją psuje. No i wbiliśmy 343 poziom z samego Tornada i teraz mamy już silnego Ghoula, który jest blokiem, którego już tutaj na pewno nie popchniemy w tym odcinku i przez długi czas go raczej nie popchniemy, ale mimo wszystko zobaczcie ile żeśmy tutaj leveli dzisiaj wbili, więc jest naprawdę ogromny progres. Także to jest akurat spoko. Dobra, co tutaj jeszcze lecimy? No 13 piętro chyba sobie posprawdzamy. Tutaj raczej nic nie popchniemy, tutaj też nie. Także to 13 piętro popróbujemy i będziemy kończyć tak naprawdę odcinek. Poczekajcie, ja tutaj, oj, powinienem sobie w ogóle poulepszać tych, bo jednak to jest trochę leveli. A ja tutaj nie mam golda i to jest akurat słabe i tutaj nie mam tego golda skąd wziąć. No ale dobra, mimo wszystko może to 13 piętro popchniemy. Zobaczymy jak to wygląda. Także no, bardzo ładny progres na Paladynie, to jestem bardzo zadowolony. Mieliśmy ile? 338,5 poziomu, więc biliśmy tak naprawdę prawie 5 pełnych leveli, więc to jest w ogóle wow. Strasznie spoko. Kto to jest w ogóle? To jest mag. No dobra, troszkę go tutaj pomęczymy, jak nie siądzie, no to będziemy kończyć odcinek. No i co więcej, no i tyle, także mówię, no naprawdę fajnie by było, ja wiem, tutaj widzę po swoich filmach, widzę po tym co się dzieje, że mimo wszystko jakiś tam wpływ na tych graczy mam, mniejszy bądź też większy, nie będę tutaj się, że tak powiem, nie wiem, wywyższał czy coś, no ale jest tak, także no tutaj apel do was, żebyście po prostu nie byli tacy zachłanni. Nie wiem, podszywanie się pod zwycięzcę, no to jest zwykłe złodziejstwo, więc bez problemu, bez żadnych skrupułów tak naprawdę można was nazwać złodziejem, jeżeli coś takiego robicie. No mówię, no te osoby coś tam się podszywały, to już są mi poblokowane, jedna na Discordzie się ujawniła, więc jest zbanowana na Discordzie, druga, ta pierwsza za pierwsze miejsce jest zablokowana, więc już nie napiszę żadnego komentarza tutaj. Także no próbowałem to zwalczyć, ale na pewno takich osób jest więcej, więc raz po prostu uważajcie, żeby się nie dać oszukać w tej grze, bo to jest bardzo prosto. Dwa, żeby po prostu, żebyście wy tacy nie byli, jeżeli wam przechodzi przez głowę, to nie było nie wiadomo ile grzybów, to nie było nie wiem 5000 grzybów czy coś, tylko to były naprawdę dość niewielkie ilości. No ale ja jestem, nie wiem, no siedzę już w tej grze dosyć długo, no i wiem, że no tak naprawdę nawet i za te 50 grzybów ludzie są w stanie zrobić wiele, więc no to już mnie nic nie zdziwi, ale po prostu to apel do was, że jeżeli tacy jesteście, to żebyście tak nie robili,
no bo to jest naprawdę słabe, no i no to jest po prostu kradzież, więc tutaj jakby nie ma to tamto. Zresztą Zaku tam jak rozlosowywał ten kod na 1000 grzybów, który dostał z tej edycji kolekcjonerskiej, co tam Shake z ją robił i rozdawał niektórym youtuberom, no to też tam ktoś próbował się chyba na Instagramie, on mówił, że ktoś się próbował podszyć i właśnie po te 1000 grzybów, żeby je dostać, także no to jest w ogóle dla mnie wow. Bardzo słabiutkie zachowanie, no ale co zrobić, no tacy ludzie są, znaczy byli, są i będą po prostu, więc trudno. No tak samo jeżeli chodzi już o samą rozgrywkę, no to nie wiem, jakieś takie, jak jest rywalizacja między gildiami na przykład, tak jak teraz było na S38 i jest ta rywalizacja, jest tam kilka gildii, które wyraźnie widać, że dominują nad innymi, no i ktoś na przykład robi coś takiego, że tak jak było ta historia z graczami nudy, gdzie tam ktoś po prostu wpuścił im kreta do gildii, tak zwanego, czyli po prostu był ktoś w gildii, kto siedział tam tylko po to, żeby screenować czat, żeby tylko czekać, aż ktoś z graczy tam od nich przeklnie, a jak wiadomo, za przekleństwa w grze jest ban na 3 dni, więc po prostu robił te screeny i wysyłał do supportu, zgłaszał i ci gracze dostawali bana. Tam naprawdę sporo osób dostało bana, jeżeli chodzi o nich. No to też jest takie, wiecie, zdrowa rywalizacja, rozumiem, to jest naprawdę fajne, no bo o to chodzi w sali chwały, o to chodzi w tej rozgrywce, w tych rankingach i tak dalej. No ale robić takie podchody i tak dalej, no to jest strasznie niefajne. Ja też brałem w tym udział, w sensie kiedyś, już dawno, dawno temu brałem udział w różnych takich rzeczach, jeżeli chodzi właśnie o tego Shakesa, o to community, że tam rywalizowaliśmy na innych serwerach z innymi gildiami i o, i zobaczcie, padł 300 milionów expa i co tutaj na inteligencję dostaliśmy? I plus 23, no możemy podmienić w sumie. Na innych serwerach już tam jakiś czas temu mówię, że też brałem w tym udział, też się bawiłem w coś takiego i generalnie teraz z perspektywy czasu tego nie polecam, nie pochwalam i generalnie odcinam się od czegoś takiego od razu, bo po prostu nie chcę, żeby mnie coś takiego dotyczyło, bo moim zdaniem jest to niefajne, jest to bez sensu, jest to nie fair. I wiadomo, oczywiście, no też ktoś może powiedzieć, żeby nie przeklinali, żeby nie ten, no bo skoro taki jest regulamin, a oni grają, to powinni go przestrzegać. No tak, z jednej strony tak. Z jednej strony tak, no ale z drugiej jest to po prostu nie w porządku i czegoś takiego nie pochwalam, także... Także nie ma co, no jeżeli chcecie, wiecie, pokonać ludzi, którzy są nad wami, po prostu jeżeli chodzi o ranking i tak dalej, to zróbcie to, nie wiem, własną pracą, własną dobrą grą i tak dalej, aniżeli takimi właśnie nieczystymi zagrywkami, no bo to jest niefajne. No i tak, i w zasadzie to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, rozgadaliśmy się tutaj o oszustwach i tak dalej, ale no myślę, że coś takiego było potrzebne. Tego już raczej nie popchniemy, więc nie będziemy sobie tutaj zawracać nim głowy. Okej, dogrywam to już po odcinku. Niestety zapomniałem wam pokazywać tych ciekawszych lochów, bo tutaj na tym paladynku mi sporo rzeczy popadało, tutaj te esterosy i tak dalej, ale ja się zagadałem, a zapomniałem, że prosiliście mnie pod odcinkami, abym pokazywał, jak te walki wyglądają. No jeżeli chodzi tutaj o tą strefę mroku, o ten to tornado, no to raczej wiadomo, nie będziemy tutaj przeglądać każdego lochu, bo te lochy są mimo wszystko cienkie i się przez to przechodzi bardzo łatwo. No ale pokażę wam tutaj tego Roberta marketingowca, bo to jest 13 piętro, więc to mogło być ciekawe. Natomiast no tych esterosów już tutaj niestety nie mam, bo po prostu zakryły mi tutaj tornada, tutaj już jakieś twierdzy i tak dalej, a ja dopiero ogarnąłem to troszeczkę później. Także przepraszam i mam nadzieję, że nie będę zapominał w kolejnych odcinkach, czy to z W37, czy w którychś tam innych, z innych serwerów, i będę wam to po prostu pokazywał. Muszę sobie taką kartkę przykleić gdzieś na monitor, żeby po prostu zapamiętywać, aby te lochy od razu wam pokazywać, po prostu walki. Bo wiadomo, one nie wszystkie się tutaj zapisują, no ale te, co się zapisują, to fajnie będzie oglądać, także muszę o tym pamiętać. Okej, zobaczmy sobie tego Roberta marketingowca. Jak to tutaj wygląda? No tutaj wojownik dał kryta i dwa ciosy zwykłe. Tutaj mag też zwykły i od razu padł, no jak tutaj krytyk. Drugi krytyk, no Kunegunda dała dwa kryty, ale szybko spadła, no i my tutaj musieliśmy podziałać. Tutaj kryt, tutaj bez kryta w ogóle, 17 milionów i tutaj 18 milionów, no my tutaj daliśmy dwa mocne kryty, a i tak mimo wszystko, zobaczcie, 2,5 miliona na HP nam tylko zostało.
więc dosyć risky to było, dosyć takie, wiecie, na pograniczu. No ale okej, tak ta walka wyglądała. No kolejne, tak jak mówię, będę się starał wam pokazywać w przyszłości, jak będę nagrywał. I przepraszam raz jeszcze, że nie pokazałem, bo wiem, że tam pod odcinkami ze 38 pytaliście mnie właśnie, prosiliście mnie, abym te walki pokazywał, żebym tak nie przeklikiwał na pałę, tylko wchodził w tą pocztę i oglądał. Być może dlatego, że tam jest łowca demonów i te walki są na pewno ciekawsze, jak on się odradza, aniżeli tutaj u tego paladyna. No ale mimo wszystko na każdym koncie będę się starał wam je pokazywać. No wbiliśmy tak naprawdę pełnych 5 poziomów, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Oprócz tego odskoczyliśmy znowu Golden Giampiemu na 2 poziomy ponad, z tego co widzę. Więc no tak naprawdę top 1 paladyn wrócił na tron. Dałem im troszeczkę tutaj się popisać przez te ostatnich kilka dni, bądź też no kilka dni, ponieważ mówię, skupiłem się na tym S38, no ale teraz wracamy. No te pety mnie dzisiaj tutaj niestety zabolały, że tak dużo żeśmy przegrali, no ale to już trudno. Wrócił top 1 paladyn i będziemy tutaj się starać już nie oddawać tego miejsca, będę się starał więcej nagrywać z tych innych serwerów, żeby jako tako to wyglądało. No i okej, to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, komentarz, napisać jak tam wasze postacie, co tam u was słychać i tak dalej. Możecie też wbijać na Discorda dla widzów, jeżeli was jeszcze nie ma. I tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.